Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejną sesję z Zagrajmy w Spyro Enter the Dragonfly. Mamy 28 listopada o godzinie 12, jestem po robocie. No i cóż, dzisiaj kończymy już tę gierkę bez dwóch zdań. Zabieramy się za poziom Honey Marsh, który, no, jest dosyć ładny. Szczerze, to jest chyba najładniejszy poziom z tych wszystkich, które robiłem podczas zmagania się z tą gierką. Mam tylko nadzieję, że ta gierka nie będzie... znaczy, przynajmniej ten poziom nie sprawi, że dosłownie będę rage'ował. I po raz kolejny żeberka. Przypominam, że to jest gra dla dzieci. A tutaj tak brzydko jest to zrobione. Znowu żeberka. Nieładnie. Nie podoba mi się to. Welcome to Honey Marsh, Spyro. Them rickshaw critters have messed this here place up, but good. I tells you what, I'll make you a deal as sweet as honey. There are some honey stills draining all the honey from Honey Marsh. You help us get rid of them, and any of them there dragonflies you're going on about that you find along the way, you can keep. Just keep that between us now, you hear? Dobra, więc let's go, jak to się mówi, let's go. Zaczynamy sobie przygodę. Lecimy z koksem. Tu będziemy mieli już dosłownie pozostałości do zebrania. Pozostałe klejnoty, pozostałe kurde ważki. Tak więc teraz full focus na ten poziom. Mam nadzieję, że się uda to zrobić za pierwszym razem. O, właśnie. Dobrze, że ja trochę się oddaliłem. Dziwnie mi się jakoś przez chwilę ten telewizor rozłączył. Na OBS-ie miałem podgląd, ale tu już nie miałem z jakiegoś powodu. Dobra, to jest taka platforma, na której sobie mogę stać, ale... Po co ona jest? Nie mam zielonego pojęcia, nieważne. W każdym razie, no kończymy sobie gierkę, no co tu mogę więcej powiedzieć? Po wczorajszych zmaganiach z błędami, jakimiś takimi dziwnymi rzeczami... W końcu będę mógł odłożyć tę grę na półkę i już więcej nie odpalać jej przez następne 4-5 lat. No tak, no bo w sumie ostatni raz grałem 4 lata temu w to. No, 4 lata temu, w 2018 roku. Jak robiłem tą drogę do Spyro Reignited Trilogy. No ta gierka po prostu, no mówię, gdyby nie to, że są te problemy z FPS-ami, no to w sumie nadal byłby problem z tą gierką, bo te poziomy, mimo że one są, no takie całkiem okej, to one mam wrażenie, że są strasznie za długie, strasznie się dłuży mi w tych poziomach i czasem mam wrażenie, że to jest po prostu taki strasznie Resident Sleeper content tutaj. Niemniej jednak soundtrackowo i graficznie gra nie wypada źle, ale framerate niestety tutaj powoduje, że no chce się po prostu w nadzwyczajnym świecie żygać na sam widok. Aha, i teraz co mamy zrobić? Mamy te koła zębate tak ogarniać, mam rozumieć. Ogarniać, czyli innymi słowy, odpalać je, żeby jakoś je tak ustawić idealnie. W ogóle, jeżeli chodzi o licznik żyć, to ja chyba mam tyle samo żyć, ile miałem w moim oryginalnym let's playu ze Spyro 2, z PS1, tam sprzed... nie pamiętam kiedy. 45. No tyle miałem też w Spyro 2 na PS1, jak pierwszy raz robiłem swoje V1. Nie czuję, gdy rymuję. W ogóle to się też nie powinno wydarzyć, ale Spyro jakiegoś, nie wiem, downa ma. Nie rozumiem. W ogóle, kurde, tutaj lód, znaczy lód, boże, miód tutaj płynie, czy co? Czy to jest jakaś lawa, kurde? Może to jest tak jak w Raymanie 2, że mamy brudną lawę i czystą lawę. Może tutaj właśnie ta czysta lawa płynie.
Chociaż to bardziej przypomina nagrzany do 5 stopni Fahrenheita, 5000 oczywiście stopni Fahrenheita miód. Ale ja tam się nie znam. Może być inaczej zupełnie. Dobra, trzeba zaraz zerknąć, jak stoimy z naszym stanem, bo wypadałoby co jakiś czas kontrolować sobie stan naszego zapisu. Dokładnie tak. Sprawdzamy. 90% complete. Mamy 222 na 800. No, no to. Teraz tylko te ważki pozdobywać i będzie cool. Będzie elegancko. Jestem ciekaw, czy tutaj Speedway będzie, a myślę, że na bank będzie Speedway tutaj. Raczej nie obędzie się bez niego, chociaż no mówię, jak będzie tylko wyścig z jakimś przeciwnikiem, to ja od razu edytuję, bo no ja nie mam nic już co nic ciekawego do powiedzenia odnośnie tych Speedwayów, a nie chcę, żebyśmy ciągle to samo oglądali, bo one tak naprawdę różnią się tylko tym, że trasa jest troszeczkę inna. No trasa jest zupełnie inna, to jest fakt, ale po prostu no wszystko polega na tym samym, tam nic nowego w tych speedwayach nie dochodzi i to jest w mojej opinii straszne bardzo. Bo można byłoby to rozwinąć na wiele, uwierzcie mi, na wiele, wiele różnych sposobów, urozmaicić te speedwaye, ale no trochę tutaj twórcy polecieli sobie na łatwiznę. O! Suzuki! Bardzo ładne auto swoją drogą. Bardzo ładna marka Suzuki. No nie spodziewałem się, że kurde smok będzie miał imię auta. Ale okej, no jak ktoś chciał nazwać sobie smoczka Suzuki, no to nazwał, no. Nie będę drążył tematu niepotrzebnie. No, ale teraz to jeszcze tego dorwiemy, śmiecia. Mamy trochę teraz innych złodziejaszków, jak zresztą widzicie. Duckweed? Okej. To niech będzie duckweed w takim razie. Jeszcze tylko trzy koła zębate. Z jednej strony bym zrobił to do końca, ale z drugiej strony mamy tutaj minigierkę w sumie, więc... Więc trochę byłoby głupio teraz nie iść i olać sobie minigierkę. Dlatego podejmę najlepszą decyzję i zrobię minigierkę. Ale zanim zrobię, zobaczmy, jak wygląda teraz nasz stan. 365 na 800, okej. No to czyli zaraz będziemy mieli połowę klejnotów zebranych. Zium, lecimy! No i teraz podsumowanko i lecimy hen, daleko, prosto przed siebie. Dokładnie tak. Welcome to Honey Marsh's Sticky Swamp Shootout. Us honey folk done love shooting stuff with our tank. We're giving away a dragonfly to anyone who can shoot down all them at target. You think you're dragon enough to handle it? It's a blast! Great! Make sure to shoot all the targets before your honeycomb boat gets to the end of the course, or you'll lose! Shoot all the tanks, bees, and grenade riptocks. Don't worry, they are highly trained and extremely well-paid professionals. Nobody will actually get hurt. Well, almost nobody. Thank you.
No to lecimy. Misja z czołgiem. To jest też coś bardzo oryginalnego, coś czego w ogóle pragnę przypomnieć, nie było w ogóle w żadnym poziomie. Tak chciałbym wam powiedzieć, bo może zapomnieliście. I w ogóle dlaczego mi się status nie aktualizuje? A, bo tam te. Dobra, to muszę w te naparzać. Widzicie? A ja tu omijam sobie kwiatki. Takie buty. A ja się tak zastanawiam, kurde, atakuję tych przeciwników, a nie ogarnąłem, że tu chodzi o te, o osy. Znaczy osy, pszczoły. No, teraz was tutaj zostawiłem trochę, żebyście sobie muzyczki posłuchali. Ej, no to ładnie, kurde. I na samym końcu są osy, no pięknie. Some shooting, Spyro. You sure you ain't my fifth cousin? Congratulations, you win the grand prize. Well, maybe not that grand, but hey, it's awful pretty. Hey, it's Plissken. We're all out of them dragonflies, but you can play the sticky swamp shootout again if you want. You know, for fun. You do know what fun is, don't you, Spyro? You think you're... For fun to ja mogę sobie stąd pójść. No dobra, 83. Tu mamy ogarnięte, więc teraz kontynuujmy dalej poziom. Zobaczmy, gdzie jeszcze będą ważki. Mam nadzieję, że to była ostatnia minigierka. Bo naprawdę ja nie ręczę za siebie, jeżeli będzie coś, co będzie mnie tiltowało. To naprawdę pad wyleci przez okno w trybie natychmiastowym. Ale tylko wtedy, kiedy faktycznie dojdzie do takich ekscesji. Oj, biedna świnka, no ale niestety musiałem, przepraszam. Musiałem nakarmić ważkę. Mam nadzieję, że mi to świnko wybaczysz kiedyś tam po drugiej stronie. No chyba, że z ciebie wieprzowinka została, no to wtedy trochę słabo. No, jeszcze tylko, kurcze pieczone, niedużo. Niedużo nam zostało. Ile dokładnie? Mamy 84. Potrzebuję... No właśnie.
Dobrze, że się uratowałem, bo to byłby już... To byłoby już przegięcie pały. Tam widzę ważkę. Nie, to nie jest ważka, to jest klucz. A tam czasem na początku poziomu skrzynki jakieś nie było? Czy mi się wydaje? Ja nawet nie wiem, czy ja dobrze idę teraz, ale powinienem dobrze iść. No wracam na sam początek poziomu. Nie, tu nie było żadnej skrzynki, chyba. Ja przynajmniej takiej nie widzę. Chyba, że ta platforma ma coś mi do powiedzenia. Nie. No to niepotrzebnie się wracam, po co to? No dobra, to lecimy w takim razie dalej. Trzeba... Tu raczej pewnie będzie ta skrzynka. Jestem wręcz pewien. A niestety nie pamiętam, bo tak jak już mówiłem na początku, kiedy odpaliłem, znaczy kiedy nagrywałem pierwszą sesję, to mówiłem, że ja nie pamiętam za bardzo tej gierki, w sensie ja, znaczy nie pamiętam, pamiętać pamiętam, ale nie ćwiczyłem sobie przed tą gierką, a więc to wszystko, co tutaj teraz się dzieje, to dzieje się tylko i wyłącznie spontanicznie, bo coś mniej więcej może sobie przypomnę po drodze. Okej, tu mamy wir, który nas zaprowadza na samą górę. Jakbym ewentualnie czegoś, nie wiem, zapomniał czy coś, no to zawsze mogę sobie polecieć na samą górę i to jest cool. To jest bardzo cool, to mi się podoba. Tylko jest jeden problem, bo my raczej wszystko w miarę na bieżąco zbieramy. O, ważka. Już będziemy mieli połowę. Zwan. Fajne, ciekawe imię. Chociaż ja o takim nie słyszałem, ale... Może taki istnieje? No najwidoczniej istnieje, albo zostało wymyślone na potrzeby gry. Tak też oczywiście może być. Nie twierdzę, że jest inaczej. Po prostu jestem dosyć zaciekawiony, że takie imię w ogóle zostało wymyślone. Zwan. No to było głupie. Tylko pytanie z czyjej strony teraz, czy to z mojej, bo ja go nie zauważyłem, czy z jego, dlatego że jest wrednym chujem. Zakładam, że obie opcje są prawdziwe. Znaczy jedna z nich jest prawdziwa. Podejrzewam, że i ja zwaliłem i on jest chujem wrednym, bo wykorzystuje w taki sposób sytuację.
Dlatego na dzień dobry dostał, kurde, porażenie prądem i niech spierdala na drzewo. To jest swój chłop, więc go nie atakujemy. Zaraz sobie z nim pogadamy. Ale chciałbym tutaj wyczyścić to i owo. Strasznie spokojny ten poziom, nie licząc tam niektórych faili, to jest chyba najspokojniejszy poziom. ...588. No, już zaraz będzie 600. 600. Albo 600. Też takie może być. A tu pewnie będzie portal, którym będziemy mogli wyjść sobie stąd. You did it! You saved us a whole mess of trouble by getting rid of them nasty critters. Glad I could be of service. Here's a dragonfly for you, little fella. Don't spend it all in one place. Hey, it's Taka! Taka ta! Była kiedyś taka piosenka, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. As a pet, but them critters are just more troubles in their ward. Besides, they got them bug eyes too. Give me the creeps. Yeah, tell me about it. Tu jeszcze nie idziemy, ponieważ tu mamy jeszcze dróżkę. Aha, kto by pomyślał, że tu jakaś dróżka będzie, nie? Kto z was pomyślał, że tutaj dróżka będzie? Nikt? A to niedobrze. A, i tu mamy... Lol, tam chyba jest początek już poziomu. O ile nic nie pokićkałem, ale mogę coś pokićkać, więc dlatego zobaczmy, co tam jest. Nie, to jeszcze nie jest początek poziomu. Chciałbyś. Ten portal jest jakiś. Jakaś minigierka kolejna. Co to jest za minigierka? No właśnie, to jest dobre pytanie, co tutaj będzie? Pewnie będzie Speedway, znając moje szczęście, bo jak jest kolejna minigierka, to nie zwiastuje to niczego dobrego. Sparrow, that darn BS, one of the dragonflies. Can you chase him down the slide so we can get the dragonfly back? But be careful, he's got a stinger that'll whip my bad back right into shape. Aha, czyli będę się ścigał z pszczołą. Tak, będę się ścigał? Nie, to jest chyba zjazd zwykły. Zjazd to jest zwykły, lol. Tu myślałem, że ja się będę musiał ścigać z jakąś pszczołą. Ale nie, no fajna koncepcja, fajna, fajna. Co z tego, że jest trochę ona przeorana, ale... No ja nie będę narzekał, bo zaraz będzie, że o, Michał, tobie się nic nie podoba, oczywiście. Nie, to nie jest prawda. Mi się bardzo wiele rzeczy podoba, jeżeli chodzi o Spyro Enter the Dragonfly, mimo że nie przepadam za tą grą. To mi się wiele rzeczy naprawdę tutaj podoba.
Ale niestety są one bardzo po łebkach zrobione, te rzeczy, więc... Na szczęście uważam, że ten let's play wyszedł... No mogę to tak już w sumie nawet podsumować, że ten let's play wyszedł tak całkiem fajnie, tak jak sobie go trochę wyobrażałem, z tymi na przykład ekranami ciekawostkowymi. No i tyle.